W narzędziach edukatora można tworzyć krzyżówki. Będą to krzyżówki cyfrowe, krzyżówki, które można po prostu rozwiązywać cyfrowo na komputerze, tablecie, telefonie, ale również taką krzyżówkę można wydrukować i rozdać uczniom. Może to być element sprawdzianu, w jaki sposób robimy krzyżówki. Oczywiście w polu menu znajdujemy moduł krzyżówek, klikamy i widzimy przede wszystkim własne krzyżówki. Następnie po lewej stronie mamy krzyżówki publiczne. To są krzyżówki, które stworzyli użytkownicy edukatora. Jeżeli któraś z tych krzyżówek mi odpowiada, mogę ją zapisać i wtedy znajdzie ona się w tym miejscu. To są trzy krzyżówki, które zapisałem. Krzyżówki wyglądają generalnie tak. Pokażę może tą krzyżówkę publiczną. To jest układ tej krzyżówki. Jeżeli chcemy taką krzyżówkę rozwiązać, i tak będzie to widział również użytkownik, klikamy w dowolne miejsce, wereszczakówna Maryla i po prostu na klawiaturze wypełniamy hasło, wypełniamy odpowiedź i mamy. Jeżeli klikamy w miejscu skrzyżowania dwóch haseł, na przykład tutaj, to mamy Konrad Wallenrod i Wiosna Ludów. Kiedy dajemy gotowe, krzyżówka jest wypełniona. Tak właśnie wypełniamy krzyżówkę. W jaki sposób stworzyć taką krzyżówkę własną? Zaraz Państwu pokażę, tylko powiem jeszcze, że ta krzyżówka jest hasłem i to hasło jest uzupełniane. W momencie, w którym uzupełnimy wszystkie hasła, będzie nam się hasło automatycznie wypełniać. Tak możemy wydrukować PDF, trwa generowanie pliku, musimy chwilę poczekać i otwieramy wygenerowany plik. Właśnie tak wygląda krzyżówka wygenerowana w edukatorze. Proszę bardzo, zamykamy, a teraz pokażę, jak tworzyć własne krzyżówki, to naprawdę nic trudnego. Nowa krzyżówka, nazywamy ją ABC. Rozpoczynamy tworzenie krzyżówki. O, minimum 5 znaków. ABCDE. Wpisz nowe pytanie. Rzeka. Odpowiedź Wisła. Dodajemy, następnie stolica Warszawa, mamy już dwa hasła i próbujemy wygenerować układ. System proponuje nam taki, nowy układ taki albo taki. Wybieramy sobie taki, który nam najbardziej odpowiada, który jest najładniejszy. Możemy oczywiście zmienić tło, żeby krzyżówka była ładniejsza. Zapisujemy ten układ. Wracamy do właściwości i decydujemy, czy krzyżówka będzie jeszcze niedostępna, bo chcemy nad nią popracować, czy ją udostępniamy. Jeżeli wybierzemy dostęp publiczny, wszyscy użytkownicy edukatora będą mieli dostęp do krzyżówki właśnie w krzyżówkach publicznych, bądź dla wszystkich, czyli sami zdecydujemy, gdzie taką krzyżówkę chcemy udostępnić. Tutaj wpisujemy hasło główne, jeżeli chcemy dodać do krzyżówki hasło, które będzie automatycznie wypełniane. Nic więcej. To chyba naprawdę bardzo proste.